Co by było, jakby w Minecrafcie nie można było stawać w miejscu? Cały czas trzeba by było chodzić, albo skakać, albo poruszać się. Ale zaraz, co wtedy z jedzeniem? Co wtedy z kopaniem? Co wtedy ze spaniem? O kurde, to może być trudny challenge. No więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ja oraz Tricus poradziliśmy sobie z tym challenge'em. Zostawiajcie łapy w górę, jeżeli pomysł wam się podoba, oraz zostawiajcie subskrypcję, naciskajcie ten przycisk. A teraz już zapraszam do odcinka. Elo mordo, elo, co jest? Co u ciebie, co? Mam do ciebie piatek jak dla, ja jak dla panienki przystało. Ej, to by znowu odwaliło, nie, ja nie chcę z tobą być. Stary, ja nie chcę z tobą być. Mordo, kolejny świat, kolejna co? Przygoda. Czy ja ci chcę kolejny Minecraft, świat, ale... Mówisz, ja nie chcę z tobą być, stary. Tak, ja nie chcę z tobą być. Ja z tobą już jestem na serii Minecraft Duo, tyle mi wystarczy. Tyle mi wystarczy, stary. W końcu nie Minecraft Duo, bądź ze mną i tak. Odejdź ode mnie, chłopie. Weź ty, nie biegaj za mną. Dobra. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy chyba zrobić, to powinniśmy zebrać się oczywiście drewno, jak zawsze i za każdym razem, więc chodź, Murto. No dobra, ale o co chodzi w tym świecie, ty wiesz może? Nie wiem, no zaraz zobaczę, może kwiatek? Czemu umarłeś? Nie wiem. Walnął, stary, walnął we mnie piorun. Czemu? Ciebie też walnął piorun? No. Czekaj, co? Opór. Ale dlaczego umarłeś? Ej, ale drzewo się nie spaliło, jak to jest możliwe w takim razie? Czekaj, ja zbieram jeszcze jeden sobie pieniek. No co jest? Co jest grane? Ej, od rozwalania bloczków? Ja rozwaliłem kwiatka, ty rozwaliłeś bloczek. Czekaj, zaraz zobaczę. Nie, bo rozwalam teraz bloki i nic, o, rozwaliłem. Nic się nie dzieje, stary. Nic się nie dzieje, stary, czekaj. To chyba nie, a może nie... co? A może jest szansa, może jest jakieś, nie wiem, mała szansa. Ej, znowu! Rozwaliłem liście! Ej, może jak rozwalamy te liście? Myślisz, aha, czy nie? Minecraft, ale szanujemy naturę. Minecraft, ale szanuj naturę. Najlepsza. Słuchaj, dobra. Ej, nie, rozwaliłem i nic się nie dzieje. Nie ruszam się, będzie gitarka. Może... O nie! Co jest? Ej, stary, to jak za długo kopiesz? Tak? Chyba, bo mi przerwało kopanie. Albo jest jakaś mała szansa na to, że to się wydarzy. Ej, co jest grane? A co chodzi? A może to jak jest... Ty, weź kop, ja zobaczę. Ej, znowu mnie uderzyło! I co, od czego? Nie wiem. Ale ruszałeś się czy nie? Bo może w jakimś obszarze... O, tak, stary, tak! Nie ruszałem się, weź, stań w miejscu. Dobra. Tak, to jest od tego! O nie, jaki utrudniony Minecraft! Jak się, ale stary, czy to nie oznacza, że my nie możemy craftować? Czekaj, w jakim czasie to się dzieje? Czekaj, patrz na to. Patrz na to. Uwaga, licz mi. Uwaga. No dobra. Go. Raz, dwa, trzy. Trzy sekundy. No, trzy sekundy, no. Ej, stary, to jest niemożliwe, żeby cokolwiek zrobić. A no bez kitu, bo trzeba przetwarzać, craftować. Się, robić sobie te, robić sobie crafting na przykład, tak, szybko. Ej, ale możemy się podzielić, patrz, kładę crafting i uwaga, robię deski, robię za ciebie patyki. Uwaga, zrobiłem patyki. A, o, udało mi się, zdarzyło, ale kill off, uwaga, czy uda mi się kill off? 3, 2, 1, go! Szybko. Ej, czyli masz się 3 sekundy na zrobienie czegokolwiek, tak, co jest w Minecraft. O nie, zginąłem, ale jest kill off, udało się. Trzeba być naprawdę bardzo, bardzo szybki. O! Też, stary. Tak, udało ci się też, jest, dobra, trzymaj mordo. Mamy killów. Ej, ale to jest kozacki challenge. No dobra, czyli musimy wszystko zrobić po prostu ruszając. Ej, a stary, zobaczmy jakieś... Rozwalanie nie działa, tak? Bo rozwalaliśmy drzewo i ginęliśmy. Ej, a skakanie na przykład? Skakanie, czy to jest ruch? Jak myślisz? Czekaj, ja mam jedną teorię. Patrz teraz, stoję w miejscu. A, ale schodzisz w dół, bo skaczesz tak jakby. No. No tak, no to jest ruszanie się, stary, no przemieszczasz się. Czyli tu chodzi o to, że po prostu twoje ciało jak jest bez ruchu. Nie trzeba nic. Albo serce, albo mózg. Ty mnie popychał też. Ej, a zobaczmy to, chodź na chwilę. Ja dawaj na górę. Ale czekaj, bo ja będę miał, stary, zaraz 3 cobblestone'y, więc będziemy mogli zrobić sobie... Ja kopię mordo tego, węgiel. Yeah, ej, ale to jest straszne, że muszę się ruszać przez cały czas, jest takie ciągle... Ej, masz jeszcze patyki albo drewno jakieś? Stary, mam drewno, wiesz, mnóstwo. Co jest najgorsze? Co? Że głód nam będzie schodził przecież. O nie, rzeczywiście. No, bo to jak szybko, bo musimy ciągle się ruszać. No, ale możemy się resetować z drugiej strony też. A, tak. Gorzej, jeżeli będziemy w jakiejś kopalni. Chyba, że pójdziemy gdzieś daleko, stary. Jeżeli nie będziemy mieli łóżek. Ej, jak iść spać? Ej, nie da się. Nie da się iść spać? Na pewno? Bezsenne noce. O nie, czekają nas bezsenne noce, stary. Daj mi drewno. Trzymaj, a co będziesz kraftował? Pamiętaj, że to bardzo niebezpieczne. Lepszy kilo będę kraftował. Trzeba dzielić po prostu kraft. Ej, udało mi się. Tak? Teraz. Już? O, mi też się udało. O, ale było szybko. Musimy zdobyć więcej żarcia. O, udało mi się, tak? Co? Co się zrobił? Ja nie mogę doskraftować killów, stary. A, ja mi też się udało. Jest noc i ja teraz kopię drewno sobie, a zabierz żarcia. Ja mam 7 baraninki, mordo. Weski, to cały czas trzeba naciskać, stary, na przykład. To jest straszne, no. Jak się kopie, jest taki... Ja się czuję, jakbym grał trochę w stary w LoL'a albo w StarCraft'a, gdzie trzeba było... No bo tam też trzeba było tak jakby ciągle naciskać klawiaturę, trzeba było mieć dużo APM-ów i tak dalej. A tutaj, stary, tak.
się kurczę. Albo w CS-a. Ze spaniem, mordo. Co? A, ze spaniem. Dobra, jednej tylko mi brakuje i będę miał. A nie, okay. Są. Mogę craftować. Stary, zrób crafting. Dobra. Dawaj crafting, ziom! Szybko, bo jest już ciemno. A ja chcę wiedzieć, czy w ogóle prześpię w tej nocy. Uwaga, dobra, uwaga. Go! Ale jesteśmy daleko od spania. Okej, okay, jedno jest i drugie. Jest! Oba! Stary! Udało się, dawaj, stawaj! Lecimy w Timono! Trzy, cztery! Proszę, 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 proszę! Nie! Tylko nie to! O! Udało się! Dostaliśmy spawna! Dobra! Stary, a jeżeli bym zrobił tak, że ja bym poszedł spać? A nie, zaraz, zaraz, bo ja dostanę. Nie, to nie! Ej, masz węgiel? Mam węgiel. To dawaj, oświetlmy tutaj trochę. No nie, nie przespane noce. Trzeba by było też się przejść chyba... O, gdzieś tutaj. Byłeś no, tutaj? No, do jaskini, nie byłem. Przydałoby nam się kobla, żeby zrobić jakąś przepalarkę na przykład. Tak, no, potrzebny nam jest piecyk. Stary, żeby przepalić sobie naszą baraninkę. Ej, z drugiej strony, możemy zabierać łóżka z nami. Będzie odradzać sobie życie za pomocą spania i umierania. No, niby tak, ale też nie do końca, mordo, bo musi być noc wtedy. A, no tak, rzeczywiście. Kto by pomyślał, że będziemy potrzebować żarcia na dzień? Masz przekopalarkę? Tak, zrobię jeszcze oczywiście. Jedną. Okej. Okay. Ej, to nie jest wcale takie trudne. Trzeba po prostu być szybkim i tyle. No dobra, ej, chodźmy tutaj, tak w razie, dobra, czekaj. Idę. Tak, ja stary cały czas czuję taką niepewność. Tak, powiedzcie, tak. Czyli jak wy oglądacie ten film, to też tak... Czujecie tak, jakby zaraz miał uderzyć, ale... A, ruszył się. Ruszył się... A. Ej, stary, to jest odcinek, w którym trzeba mieć ADHD po prostu. Ja się... Bo, tak, akurat do niego będziemy mieli, stary. Mamy łatwo, powiedzmy sobie szczerze. Ej, Enderman. Cześć. Dmuchaj. O, i creeper. Dobra. O, i zombiak jak na ciebie skoczył. Leżył. Hello? No nie, no co za dobra. Paweł Jumper z niego. Ja bym pokonał Endermana, to może być przydatny. Nic nie widzę, wiesz, stary, tutaj teraz. Ja stąd spadam, stary, idę po żarcie. Jedzenie poproszę. Ja mam trochę żarcia, ale nie mam pochodni, miałeś mi dać. Ale ja już wszystkie wykorzystałem, bo wsadziłem cały węgiel do tego, do przepalarki. Stary, czy naszym celem jest tutaj zdobycie diaksu? Kolejny Enderman. Ile potworów na powierzchni jest, stary. Uważaj, dobra, zabieram wszystko. Potwory na powierzchni, co tak. Ty gadasz? Tak. O nie, Enderman mnie atakuje, stary, umieram. Czemu on mnie atakuje? Przecież ja ci nic nie zrobiłem, gościu. Come on, proszę wolno. Może po prostu zobaczył, jakiego masz skina, stary. Ale przecież ja mam ładnego skina, o co mu chodzi? No wyglądasz, jakbyś ciągle chciał zżreć śmietanę. I no i to dobrze. Ja jestem panem śmietankowcem, ja produkuję śmietanę, stary. Chill out, ja ci pomogę. Tak? Pomożesz mi? Tak. Chyba nie zdążysz, bo ja idę na serduszko, stary. No nie. No nie, no. Musimy, stary, zrobić miecz. Nigdy nie robimy miecza. Czas zrobić miecz. No. Prawda, bo my jesteśmy pacyfistami. My o nie! Nie potworkami w żadne dramy, stary. Nie bawimy się w żadne takie. Bierzemy to. Więc nie kraftujemy sobie miecza. Come on. Po prostu. Jesteśmy agresorami na YouTubie. Dokładnie. Dobra, tutaj pyk. Nie promujemy agresji. Dawaj, czekaj, rozwalę tego Endermana. Jest! Udał się. Nic nie mam, stary. Stary, zrobienie miecza jest jakieś trudne. Dawaj, kozaku. A masz, teraz z kamiennym mieczem to Endermany są easy. W ogóle kamienny miecz wystarczy i wszystko jest proste. Ej, dobra, z jedzeniem też nie ma problemu. Jak myślisz, czy jest jeszcze coś, co może być problem, jeżeli chodzi o to? Ej, a czy teleportacja do Netheru nie będzie problemem? Nie, szybciej się teleportujesz. Możesz się ruszać, ale tak. Sprawdzimy to, na pewno. Crafting jest największym problemem, tak no, naprawdę. No ej, co jest? A, szkielet mnie zatkał. Trzeba mega się spinać i wiedzieć, gdzie masz wszystkie itemki, stary. No. Ej, ale tak serio, to jest dobry trening Minecrafta w sumie tutaj. Żeby być szybkim. No, ja się z wiedźmą biję, stary. Jak to? Gdzie? W kopalni? Idę. O nie! Co? Zginęliście oboje! Bo stanąłem w miejscu, stary! Bo ja stałem w miejscu i uklepałem w rogu jakimś i zapomniałem o tym kompletnie. Zostawiam twoje rzeczy. Dobra, plan na odcinek, stary. Lecimy znaleźć żelazo, teraz, lecimy w tym momencie. Lecimy do kopalni, tak, zdecydowanie. Musimy znaleźć żelazo i to ej, nie będzie ja proste. Ja nie mam kilofa jeszcze. To trzeba zrobić nowe. A nie, ej, zrobiłem, ty mi zabrałeś po prostu. Nieprawda, ja ci nic nie zabierałem, masz. Ja ci nic nie zabierałem, ale masz. Masz, oddaję. W ogóle już się robi dzień. O, jest, znalazłem! Stary jaskinie! Znalazłem jaskinie i żelazo i mnóstwo creeperów! Stary, całe mnóstwo creeperów tu jest! Chodź! Stary, ja się podpaliłem o teraz. Nie. Co ty robisz, stary? Nie wiem, Mordo, to jest najbardziej chaotyczny odcinek w moim życiu. Skup się na odcinku, Mordo, i chodź do mnie do kopalni. Sorry, bo za mało yerby dzisiaj piłem, dopiero pierwsze parzenie, stary, piję. Smacznego. Mordo, mam całe mnóstwo już żelaza. A, jaka mocna! Całe 15. Zaraz będę miał jeszcze więcej, zaraz będę miał 19, nawet więcej niż 19. Stary. Co? Ty kopałeś? No tyle nakopałem, myślisz, że co?
A wiesz, co ja robiłem w tym czasie? Co? Piłeś yerbę. Zupełnie nic. Mam 27 żelaza, można to przepalić. Ja mam 8, stary. Tylko potrzebuję craftingu, ja nie mam craftingu. Masz crafting? Dużo węgla. Jest tam na powierzchni. Nie, to musimy wyjść. Ale przy wejściu do kopalni, mordo. O nie, trzeba wyjść. Ale blisko. Jak blisko? Gdzie? Którędy jest wyjście? Do góry, na dół, w lewo, w prawo, prosto, po skosie, a potem jeszcze dwa razy w lewo. Co? Zatrzymałem się na prosto. O, ktoś tu pada. Ja padnę. Nie. Po co to ci to było? Stary, żeby wyjść na powierzchnię, a jak myślisz? Dobra, wróć to i po pierwsze weź moje mięso, które mam w przepalarce. O nie, nie, ja nic nie biorę, ja już jestem na dole. Po co mam wracać, skoro już tutaj jestem? A gdzie ty jesteś? To jest pytanie. Ja sobie odradzam życie teraz mięsem zombiaka i lekko się kręcę w dwie strony. Ej, nie wziąłem craftingu. No mówiłem ci, żebyś wziął crafting. O nie. Ale wiesz, gdzie jest wyjście teraz? Nie pamiętam. Dobra, musimy, stary, spina. Nie pamiętam. Jaką spinę? Stary, jedyną spinę, jaki ktokolwiek ma, to jest... A, dobra. Tutaj jest wyjście, dobra. Gdzie jest wyjście? Ja nie widzę. Tutaj. Ej, Zipek, nie uważasz, że dzisiaj wyjątkowo przystojnie wyglądam w koszuli? Nie wiem, nie widziałem cię. Dobra, co teraz? Mordo, 3 żelaza już mamy. Czego my potrzebujemy? Czy my nie mamy tutaj wystarczającej ilości lawy gdzieś tutaj? W końcu uda nam się zrobić ten challenge w taki sposób inny niż zawsze, czyli nie zdobywając diamentowego kilofa. Myślisz, że to jest możliwe, że kiedyś nam się to uda? Co byś powiedział na to? Gdybyśmy zdobyli teleport do Netheru, znaczy stworzyli teleport do Netheru za pomocą, słuchaj, tylko i wyłącznie lawy i wody. Nie korzystali z diamentów w tym odcinku. Stary, ile masz wiaderek? Ja mam 7. Ja mam 2. A, no to dobrze, mamy 9 i 10 i ostatnie. No, ale jeszcze przydałoby się, stary, zresetować się troszkę, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. A, okej. Okay. 3, 2, 1, 0 i... Dobra. Nice, wezmę twoje itemy. Nie! I 8 wiaderek, 9 z tym z lawy i ty masz 2. Dobra. Nie! No to wygląda na to, że mamy już wszystko. Możemy zrobić sobie tak naprawdę już teraz kill off na wszelki wypadek. Dobra, czas na przygodę, stary. Stary, chodź. Ej, tutaj może być lawa, stary, bo zobacz, tutaj jest ten biom. Tak? A no? Ej, no? Chyba mamy farta akurat. Aha. Bez kitu. Stary, tylko... Ej, noc się chyba robi. Uważaj na to, jakie informacje podajesz. Zapada noc, no, więc będziemy mieli problem, jeżeli nie znajdziemy będziemy się będziemy mieli łatwiej bajorka znaleźć lawy. A, stary, tak, będzie tak, będzie łatwiej, bez kitu. Jest bajorku lawy, serio? No. Tak? Ja! Tak, moja informacja jest prawdziwa, kto by pomyślał, że będzie się naprawdę mówić zawsze. Ja pierdzielę, ej, jak nam się udało? Ej, tu jest kopalnia! Tu jest kopalnia! Z torami! Ej, to jest chyba najrzadsza struktura, w sensie jedna z najrzadszych struktur w Minecrafcie. Na pewno? Sprawdź na pewno. Widziałem taki filmik, stary, gdzie było, że to jest jedna z najrzadszych struktur. Ale stary, sprawdź tą informację, jak ją podajesz. Ale nie sprawdziłem, obejrzałem tak na filmiku po prostu. Ale to sprawdź na wszelki wypadek. Dobra. Mam lawę i teraz możemy zbudować piękny teleport. To się robiło chyba w ten ale sposób, ale to tutaj? Nie? A masz wodę? Mam wodę. O nie, teraz muszę sobie poprzenosić tyle wiaderka lawy. O nie, nie mogę zginąć! Ja ciągle zapominam o tym. Dobra, jest git. No. I teraz robimy pyk. I teraz co? Zaczynamy od tego. Stawiania. Pyk, pyk. Ej, mordo! No? Co jest? Woda nam zalała lawę. Co ty gadasz? Ale nie całą! Ej, tutaj... Ej, jeszcze tak ja rozwaliłem wodę. No nie, jaki fail. Rozwaliłem wodę, muszę iść po kolejną. Ej, tutaj nie można zrobić żadnego faila tak w ogóle w tym. Jak bo to? Potem by się to kopało godzinę. No tak, ale na szczęście mamy, wiesz, mamy jeszcze więcej. Ja walczę z zombie lawą teraz. Zombie lawa? Ej, co to jest? Ej, tu jest spawner pająków, ale jaja. Dobra, dawaj na górę, o! Idę, dobra, uwaga. Tyk, okej. Okay. Tutaj. A nie, dalej potrzebujemy stary flinta. O nie, a ja żelaza nie mam już. A nie, mam żelazo. Dawaj. Proszę. Polej, śmiało. Polej wody. No, w końcu mamy... No nie! A, zapomniałeś? Nie, a jest tak, a jestem daleko! Nie! Jestem strasznie daleko! Ej, bez mordo, kitu. Szukaj flinta! Kordy, szukaj tych... Czekaj, kordy. Nie, nie, ja wiem, gdzie to jest, tylko musimy znaleźć gravel. Dobra, czekaj, ja... O! O, Zipek! Co? Ja się spalę, jak ja się spalę. Dobra, tego gravelu tutaj nigdzie nie ma. Ej, wiesz, co jest możliwe? Co? Że jak wrócimy, to portal będzie już odpalony. A! Dlatego, że postawiłem lawę, ale nie wiem, czy on jej się uda zapalić. To ja dlatego, że nie na postawiłem jednej z desek, które miałem. Zaraz zobaczymy. Rozpalić. Ja, moment. O nie, jest stary, strasznie dużo potworów i portal na pewno nie jest odpalony. O nie. Nie, ile tu jest potworów. Ja się wkopuję w ziemię. Ja się wkopuję, albo nie wiem, ogradzam się. A few moments later. Dobra, musieliśmy przeczekać do dnia. Ja tutaj musiałem po prostu przyjść. No, szukanie było nudne. Znowu mam dosyć mało życia, ale zaraz ej, dobra, stary. O, tu są twoje itemy? To są twoje czy moje? Moje! O nie, tu jest szkielet, który mnie prawie zabił. Tu nie było lawy postawionej. To się nie zapaliło. No, ale mnie lawa rozwaliła. Dawaj, ej, tak teraz to się robiło? Tutaj. Tak. I drugie też postaw.
Ale też tak tu? Też chyba powinno dać radę. No i to powinno się teraz zapalić i odpalić portal, czyli teraz zobacz, musimy robić czekać. Coś takiego. Musimy stać i skakać. Dobra. I czekamy na portal. Stary, jeszcze trzeba. Ej, a ten piorun, który nas... O! Co to by... No i subcio, mordo. O nie, zapomniałem. Pamiętaj, żeby się ruszać. Jesteśmy w Netherze! Jest! Dziękujemy wam bardzo, słuchajcie, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Challenge był mega, mega spoko. No, bez kitu, mi się opór podobał. W sensie, nie był aż taki trudny. Był ciekawy na pewno. No, tak. Słuchajcie, widzimy się w następnych odcinkach. O nie, spadam! Dobra, widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, subskrybujcie, łapki w górę, hej! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!